Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam serdecznie wszystkich przybyłych gości na dzisiejszą konferencję. Jest mi niezmiernie miło dzisiaj powitać też tutaj ze mną obecnych pana Leszka Rąbałę, inspektora nadzoru inwestycji związanej z projektem, o którym dzisiaj będziemy mówić, oraz mojego zastępcę Pawła Pydzika, który też w swoim pionie ma tą inwestycję. Proszę Państwa, przedstawię dziś Państwu założenia projektu dotyczącego realizacji zadania, jakie jest związane z zagospodarowaniem terenów brzegu rzeki San w Sanoku. Mieszkańcy są szczerze zainteresowani tym projektem, dlatego też jego inwestycja się rozpoczęła. Dzisiaj chcielibyśmy omówić poszczególne obszary i działania oraz harmonogram prac, jaki będzie wykonywany w następnym czasie jego realizacji. Projekt, jak wiecie Państwo, jest realizowany w ramach umowy o dofinansowanie, w ramach działania poprawy jakości środowiska miejskiego z oś priorytetowa 2 programu operacyjnego infrastruktura i środowisko. I tutaj pozwolę sobie przerwać, bo chciałbym oddać głos swojemu zastępcy, ponieważ kilka takich ważnych spraw związanych właśnie z ochroną środowiska i z infrastrukturą ma Państwu do przekazania. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Szanowni Państwo, programy, w ramach których rewitalizowana bądź poprawiana jest przestrzeń miast, zwłaszcza tam, gdzie mamy rzeki, są programy bardzo potrzebne. Społeczeństwo w ramach spędzania czasu wolnego bardzo stawia na rekreację związaną z przebywaniem, z aktywnością przede wszystkim sportową, rekreacyjną na terenach brzegów rzek. Stąd projekt, który jest realizowany, odpowiada na zapotrzebowanie społeczne z jednej strony, z drugiej strony natomiast ważne jest, że projekt ten pozwala utrzymać i rozwijać jakość środowiska naturalnego w naszym mieście i podnosi wszystkie walory naszego miasta, łącznie z turystycznymi. Dlatego też cieszymy się, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje to przedsięwzięcie. Cieszymy się, że urzędnicy Ministerstwa Środowiska wsparli pracę, kiedy staraliśmy się o decyzję i o to, że ten wniosek żeby był do końca procedowany. I ufamy, że dalsze nasze działania będą polegać na tym, iż będziemy chcieli wnioskować i realizować inwestycje na kolejnych odcinkach rzeki, tak by całość brzegów rzeki San w najbliższych kolejnych latach była zagospodarowana i żeby służyła mieszkańcom oraz turystom. Dziękuję bardzo Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, każdy projekt ma swój cel. Główne cele tego naszego projektu związane są przede wszystkim z zahamowaniem spadków powierzchni terenów zielonych, czyli to, co Państwo widzą już na slajdach, poprawę jakości zieleni w miejscu realizacji projektu, zwiększenie bioróżnorodności na terenie miasta, poprawę dostępu mieszkańców do terenów zielonych oraz zwiększenie świadomości mieszkańców na temat faktycznie tej bioróżnorodności obszaru miasta. Ten projekt to ujmuje, ponieważ jak zobaczycie za chwileczkę Państwo, te działania, które i harmonogram prac, które zostanie wykonane, wpisuje się w te główne cele projektu. Podstawowe dane finansowe projektu już były omawiane, ale tak jak już tu widzimy, planowany całkowity koszt realizacji projektu to jest ponad 1,5 miliona złotych. Wszystkie wydatki w projekcie są wydatkami kwalifikowalnymi, a stopa dofinansowania wynosi 85%. 85%, czyli można powiedzieć jeden z najlepiej dofinansowanych projektów obecnie realizowanych przez Gminę Miasto Sanoka. Wysokość dofinansowania ogółem to jest prawie 1 300 000. Także to jest kwota, która spłynie tutaj do nas przy oczywiście rozliczeniu, a tak jak już powiedziałem, koszty kwalifikowane są tym elementem rozliczenia i tutaj wierzymy w to, że zarówno wykonawcy, jak i inspektor nadzoru, który będzie prowadził działalność nadzorczą nad tą inwestycją, pokaże w naszych dokumentach faktycznie, że tak jest i tak musimy to rozliczyć. Zakres rzeczowy.
Jeśli chodzi o projekt, zakres rzeczowy projektu, to jest przede wszystkim kilka takich bardzo ważnych obszarów, których projekt będzie obejmował, czyli opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści, które wypływają z tego projektu, wykonanie dokumentacji technicznej projektu, realizacja zadania, czyli to, co mamy w planie, zagospodarowanie tych brzegów rzeki San, zapewnienie nadzoru inwestorskiego, jak widzimy w obecności tutaj pana Leszka Rąbały, który ten nadzór inwestorski będzie prowadził, oraz promocję projektu, którą dzisiaj wdrażamy. To jest jeden z elementów promocji projektu, czyli konferencja prasowa. Później też państwa zapraszam na catering, który jest tam wpisany właśnie w koszt tego projektu, dlatego wierzę, że jeszcze po konferencji uda nam się porozmawiać. Proszę państwa, projekt dzieli się na takie dwie główne części. Pierwsza część to jest zagospodarowanie terenów brzegów rzeki San, w Sanoku, gdzie mówimy o ścieżce pieszo-rowerowej, która ma ponad 700 metrów długości i szerokości prawie 2,5 metra. Ścieżkę zaprojektowano wzdłuż ulicy Rybickiego od parkingu przy Muzeum Budownictwa Ludowego do istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej przy Sosenkach. To jest taki odcinek, który już można powiedzieć będzie sięgał prawie 2 km całkowitej tej ścieżki, ale tak jak już powiedziałem, są to początki, które mamy w swoim planie i chcemy realizować. Tych ścieżek rowerowych, jak już tu podjęliśmy kolejne działania, w tym tygodniu pan burmistrz Chydzik też będzie brał udział w spotkaniach związanych z budową ścieżki, o której wszyscy marzymy, czyli połączenie kilku miast, a przede wszystkim tutaj Sanoka i Zagórza, i w tym kierunku idziemy. Wykonanie nawierzchni utwardzonej dla punktów widokowych o powierzchni całkowitej ponad 193 metrów kwadratowych. Zaprojektowano je w dwóch miejscach na działce numer ewidencyjny 244 obręb Wójtostwo oraz 794 obręb Olchowce. Montaż elementów również małej architektury. Będziemy montować 38 ławek rekreacyjnych, 30 koszy na śmieci, 9 palenisk betonowych i 3 tablice informacyjne i promocyjne tej inwestycji. Druga część to wykonanie nasadzeń, pielęgnacji oraz renowacja terenów zielonych. To, o czym często spotykamy się i tutaj jesteśmy bombardowani pytaniami z mediów, od mieszkańców dotyczące tego, ile drzew jest na przykład przy jakiejś inwestycji wycinanych, a ile jest sadzonych. Ja już powiedziałem, że my w tym roku wykonaliśmy naprawdę kawał fajnej roboty, kawał fajnej pracy, która powinna pokazać, ile drzew i nasadzeń jest w Sanoku zrealizowanych przez nas. Te ścinki, które zostały wykonane, na przykład jeśli chodzi o ulicę Krakowską i Remanowską, były związane z tym, że te drzewa akurat, one tak naprawdę już straciły swoją funkcjonalność, a w projekt wpisywały się na tyle mocno, że tak naprawdę odcinał na możliwość budowania ścieżek pieszo-rowerowych. Nasadzenia będą i tak jak już państwo wiecie, za każdym razem jak drzewo jest wycinane, to w którymś miejscu musi powstać nowe zasadzone. I tak samo czy na stadionie piłkarsko-lekkoatletycznym Wielkiej, gdzie mieliśmy tak naprawdę dla dużych starodrzew, drzew, które przez wiele lat były i funkcjonowały na tym obiekcie, które już zostały obcięciem korzenia z jednej i z drugiej strony, bo był budowany chodnik i kanały techniczne po drugiej stronie budynku, co mogło spowodować, że te drzewa w późniejszym okresie mogły nawet spowodować różnego rodzaju niebezpieczeństwa dla budynków i osób przebiegających na tym obiekcie. Tak samo jest przy drogach głównych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad tak naprawdę realizując projekt musi wdrażać działania takie, aby zabezpieczać na samym początku bezpieczeństwo pieszych i podróżujących na odcinkach pieszo-rowerowych czy odcinkach jezdnych. I ten przykład tutaj realizujemy w mieście. Nie ukrywam, że jeśli chodzi o drugą część, wykonanie nasadzeń, pielęgnacji oraz renowacji terenów zielonych, obejmuje ona następujące prace. Wykonanie i nasadzenie, i tutaj chciałbym państwa od razu przybliżyć z tą liczbą, ponad 3300 sztuk drzew i krzewów, pielęgnacji szaty roślinnej,
rekultywację terenów trawiastych i uporządkowanie terenów po zakończeniu prac. Czyli widzimy, jak dużo drzew nowych zostanie nasadzonych na tym obszarze, a ten obszar pielęgnacji, pokazanej jak największej atrakcji tego obszaru, a sam jest takim obszarem, gdzie coraz częściej chcemy wypoczywać, mając Centrum Rehabilitacji i Sportu, który został niedawno oddany basenów zewnętrznych, to spowoduje, że ten obszar, myślę, miasta będzie dla mieszkańców bardzo atrakcyjny. Dodatkowo jeszcze, proszę Państwa, informacje dotyczące projektu. Chcielibyśmy tutaj Państwu przekazać firmy, które prowadzą działania na tym obszarze, już rozpoczęły swoje prace. Często tam też przejeżdżam, także widzę, jak te prace postępują. Także powiem szczerze, że nadzór inwestorski też z mojej strony jest prowadzony. Wykonawca zadania, a to jest w tej pierwszej części, to jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalne. Drugą część prowadzi firma Sortet, spółka z o.o. Zakończenie prac planowane jest na 31 października, a łączna powierzchnia terenów zielonych objętych właśnie tym projektem to jest 17 hektarów. Czyli bardzo duży obszar, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie samą będzie zagospodarowany. Ścieżka została tak usytuowana, i tutaj od razu mówię do Państwa, ci, którzy, każdy ma swój pomysł na oczywiście przebieg tej ścieżki, ale jest tak usytuowana, aby zachować ten stary drzew, który tam istnieje, a oprócz tego chcemy tą powierzchnię, którą jest jak największa możliwa powierzchnia dla terenów zielonych, dla łąk, utrzymać na odpowiednim poziomie. Dodatkowo powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektu to 6,5 hektara, czyli na tym obszarze można powiedzieć będzie dodatkowa taka część elementów łąk, które będą służyć naszym mieszkańcom. Na dwóch kolejnych slajdach chciałbym Państwu pokazać kilka przykładów wizualizacji projektu. Przykładowe wizualizacje projektu, czyli miejsca wypoczynku nad salem, które będą utwardzone, na nich będą też przedstawione ławki. I kosze i oczywiście miejsca na również paleniska, o których już wspomniałem wcześniej. Będzie ich 9. Proszę Państwa, tak wygląda mniej więcej wizualizacja i przebieg tego naszego projektu, na który tak czekamy. A tak naprawdę wierzę, że jest to pierwszy projekt, a kolejne będą realizowane w ramach obszaru zagospodarowania i zwiększenia zieleni w naszym mieście oraz ścieżek rekreacyjno-pieszych, które mamy w swoim planie i chcemy je rozbudowywać w kolejnym etapie. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Jeżeli będą jakieś pytania, to proszę Was. Nie ma żadnych pytań, tak? Proszę Państwa, jeszcze możemy się odnieść do jednej takiej sprawy, która, no można powiedzieć, wczoraj podpisaliśmy umowę dotyczącą osuwisk na ulicy Podgórze i schodami franciszkańskimi. Chcę uspokoić wszystkich, przede wszystkim tych mieszkańców, którzy sygnalizowali problem pęknięć w budynkach osadowionych w pobliżu skarpy. Prace zostaną rozpoczęte w tym roku i już tak naprawdę oddaliśmy firmie Kele, polska spółka, wykonanie zadania pod nazwą zabezpieczenie osuwiska poniżej rynku nad ulicą Podgórze i schodami franciszkańskimi na działce numer 706 i 724 w Sanoku. Wartość inwestycji to jest prawie 5 milionów złotych i o tych środkach już mówiliśmy. Prawie 4 miliony dofinansowanie, 80% inwestycji spłynęło do miasta i to jest dla nas też kolejny etap tego, że te środki, tak jak już mówiłem, pozyskujemy, bo chcemy jak najmniej korzystać z naszych środków własnych. Tutaj tego samego dnia zostały przeprowadzone już prace związane z przekazaniem wykonawcy tego obszaru i z dnia na dzień też będą tam realizowane już działania zgodne z harmonogramem.
Uczulam też nad tym, że część drzew, która będzie się znajdować na tym obszarze, też zostanie wycięta, ale ze względu na prace ziemne, które i kotwiczenie tych kotew betonowych, które będą tam instalowane. Ale bezpieczeństwo skarpy jest dla nas najważniejsze. Nasadzenia też będą. Nasadzenia następcze też będą, dlatego tutaj prosiłbym bardzo i uczulam mieszkańców, aby przyglądali się tym pracom, ale z życzliwym okiem. Ja mam tyle. Dziękuję bardzo.